Dobry wieczór z Gdyni. Dzisiaj oficjalna premiera filmu Ania w Gdyni. Panie Andrzeju, był Pan wczoraj w Warszawie. Jakie emocje towarzyszyły Panu podczas po raz pierwszy, kiedy oglądał Pan ten film Ania? Chyba nie chciałbym, żeby ktokolwiek mnie zobaczył podczas oglądania tego filmu. Na pewno nie na koniec. Ale to też jest chyba dobra rekomendacja dla zobaczenia tego wyjątkowo wzruszającego materiału. Wyjątkowego nie tylko dlatego, że opowiada o bliskiej mi osobie, ale również z tego powodu, że ten film zawiera bardzo dużo prywatnych zdjęć i filmów, materiałów z życia rodziny Ani i Jarka. Czy ktoś, będąc na ich miejscu, zdecydowałby się na udostępnienie aż tak dużej ilości tego? Nie wiem. Ale dla widza jest to bardzo wzruszające i dla mnie wyjątkowe, no choćby właśnie dlatego, że znałem Anię bardzo, bardzo dobrze. Chociaż kiedy oglądałem film z drugiej strony, pomyślałem sobie, że ja takim gadułą bywam na jej temat, kompletnie nieusprawiedliwionym, bo jest wielu ludzi, którzy w życiu Ani odgrywali większą rolę niż ja i oni powinni mówić więcej na ten temat, ale gdybym kogokolwiek mógł zachęcić do tego, żeby zobaczyć ten wyjątkowy film naprawdę, to byłbym zaszczycony, więc bardzo proszę, dajcie się namówić, trzeba to zobaczyć. Film nie tylko wzrusza, ale także bawi, bo sam też tam takie śmieszne momenty. Jakby mógł Pan się podzielić wspomnieniami swoimi, bo wiemy, że Ania była bardzo taką zabawną osobą, która wnosiła tą pozytywną aurę do otoczenia. Czy ma Pan jakąś taką sytuację, którą by chciał się Pan podzielić z naszymi czytelnikami i widzami? Ja jestem najgorszym opowiadaczem anegdot na świecie, więc to nie jest takie do końca proste. Natomiast no faktycznie Anka była taką osobą, która zarażała bardzo mocno swoim poczuciem humoru i swoją bezpośredniością. I zawsze uśmiecham się na jej pamięć, chociaż po wczorajszym obejrzeniu filmu myślę sobie, że dokładnie w podobny sposób pozostaną we mnie te takie bardziej spokojne chwile spędzone za nią. Czy anegdotkę jakąś? Proszę mi wybaczyć, ja nie wiem, naprawdę. Ja opowiadam dwie na krzyż ciągle, jak na przykład jak ona sobie rajtuzy podciągała pod szyję, tak jak w przedszkolu to wszyscy robiliśmy, kiedy marzła na planie w garderobie. Ale co w tym śmiesznego jest? Tak naprawdę niewiele. Film faktycznie ma kilka momentów takich, że można się bardzo, bardzo uśmiechnąć i chyba nawet raz jeszcze ponownie zakochać Wance, więc niech film przemawia, niech wszystko, co mówią poza filmem jej znajomi, przyjaciele, w tym ja oczywiście, będzie czymś zwykłym gadulstwem. I też w filmie mamy moment, w którym Ania Przybylska z Panem wystąpiła na scenie. Czy trudno było wtedy ją namówić do tego, żeby się pojawiła, wystąpiła w nowej zupełnie roli piosenkarki? No nie przesadzajmy, tak jak ja po 12 latach bycia w filmie nie mogłem jednak powiedzieć o sobie, że byłem aktorem. Tak i pewnie Anka nie powiedziałaby nigdy o sobie, że została piosenkarką, ale namówić było bardzo łatwo, a później zrealizować ten projekt było znacznie trudniej, bo Anka była strasznie stremowana. O ile na planie i przed kamerą w ogóle nie miała tremy, o tyle, przynajmniej nie pamiętam, żeby tak było, o tyle przed wejściem na scenę, w momencie, kiedy miała faktycznie zaśpiewać cokolwiek, to było tak, że czułem po prostu, jak każdy molekuł jej ciała drżał po prostu w przestrachu. Pamiętam, jak znikała z próby na przykład i nie można było jej znaleźć. Okazywało się, że ona po prostu gdzieś przerażona się zaszyła, żeby tej próby uniknąć. Więc no tak to było. I właśnie ten moment będziemy mogli zobaczyć w filmie, na który serdecznie zapraszamy. Oficjalna premiera Ani 7 października. Zapraszamy do kin, prawda? Zapraszamy serdecznie. Koniecznie musicie to zobaczyć. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję, dziękuję bardzo.